Janusz, gratulacje wygrane. Jakbyś podsumował to spotkanie, bo dla kibiców to chyba było ciekawe spotkanie. Dziękuję. Myślę, że tak. Na pewno sporo akcji z jednej i z drugiej strony. U nas mi się przewaga w pierwszej połowie na pewno. No, tyle, że nie udało nam się wykorzystać tych naszych okazji. Lech miał praktycznie jedną, którą wykorzystał. No, w drugiej połowie my dobrze zaczęliśmy. Remis, później otwarta gra z obu stron, ale to nam udało się strzelić zwycięską bramkę i z tego się cieszymy. Zgadzasz się z tym, że to był taki mecz, próba charakteru, bo w tym sezonie nie udało wam się odwrócić losu spotkań, a dzisiaj ta bramka, przeważaliście i wydawało się, że może się skończyć wygraną Lecha, tymczasem strzeliście te dwie bramki i wygraliście. No tak, na pewno to cieszy, że udało nam się odwrócić losy spotkania, choć mówię, Lech miał w drugiej połowie swoje też sytuacje. Tutaj gratulacje dla chłopaków, dla obrońców, którzy gdzieś tam rzucali się pod nogi i bronili bramki swoim ciałem. Więc mówię, cieszymy się jako drużyna, no jeszcze sporo meczy, więc pracujemy dalej. Z wami już 4 spotkania przyjaźni, mam tu na myśli spotkania z Arką i Lechem, komplet 12 punktów. Kiedy chyba walczy się o te najwyższe cele, nie mam żadnej mowy o tym, żeby odpuszczać i dawać tu jakieś fory. To zostaje chyba tylko na trybunach. No tak, na boisku gramy o punkty, nieważne z kim gramy, więc no mówię, cieszy wygrana. To kolejna statystyka, gdyby stworzyć tabelę tylko meczów u siebie, to Cracovia byłaby samodzielnym liderem, tymczasem teraz 2 spotkania wyjazdowe i też chyba nie załamujecie się tym, tylko walczycie o swoje. No tak, tak. Mówię, jest 2 mecze teraz na wyjeździe. No będziemy się starać grać o komplet punktów, bo potem wychodzimy na boisko i mam nadzieję, że to się uda. Dzisiaj ponad 12,5 tysiąca kibiców na trybunach. Zakładam, że gra wam się łatwiej przed tym spotkaniem derbowym. Pozostałem tylko zaapelować, żeby ta frekwencja była tylko wyższa i wyższa. Jak najbardziej, że jest pełny stadion, gra się dużo przyjemniej. Więc co mogę więcej powiedzieć? Zapraszam kibiców, żeby wypełniali ten stadion.